Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Z tej strony Paweł Jóżowski i Maciej Kapitan Lisowski. Zaczynamy. Słuchajcie dzisiaj wieczorną część C bojowy. Dużo informacji na temat tego, co się dzieje w Rosji ostatniego ataku. Który chyba był największym atakiem, jeżeli chodzi o ostatnie, można powiedzieć, dni, tygodnie, miesiące, chyba od początku miesiącu. tego gorącego od początku konfliktu, tak, tak silnego ataku ukraińskiego, tak, powietrznego nie było. I o tym sobie będziemy mówili na miejscu pierwszym. Natomiast, zanim zaczniemy, słuchajcie nasze zestawienie 10 informacji militarno polityczno geopolitycznych Duże podziękowania dla osób, które wspierają kanały, zarówno Maćka Lisowskiego, jak i Kremlinkę. Osoby, które subskrybują, które pomagają. Tutaj, jeżeli chodzi i Kremlinkę, i Maćka, ponad 100 tysięcy subskrybentów, jakbyśmy. Się tak podliczyli razem. Niedawno ponad 50 tysięcy, jeżeli chodzi o Kremlinkę. Maciek zbliża się do 60 tysięcy. Słuchajcie, a więc duża liczba oglądających. Tutaj ostatnio też mówiliśmy: ponad 2 miliony wyświetleń, jeżeli chodzi o ostatni miesiąc. W przypadku Maćka nie, nie wiem, ale chyba o, ponad też dosyć, dosyć dużo. Słuchajcie. Cieszymy się, że jesteście z nami. I już nie będę przynudzał, zaczynamy od miejsca dziesiątego. Miejsce dziesiąte, tym razem bardzo bliskie nam, bo pokazujące pewną racjonalną, na szczęście, ciągłość w polskiej polityce, która nie jest codziennością i normalnością. Niestety. O co chodzi. Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na 2025 rok i przewiduje ona rekordowe wydatki na obronność. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez wiceministra obrony narodowej, który, to powiedzmy jeszcze ważne, jako pierwszy parę miesięcy temu obiecywał, że budżet nie będzie okrojony, i no jako taki w tym momencie odpowiadający za przygotowanie tego budżetu słowa dotrzymał. To też się w polskiej polityce nie zdarza, chociaż tak pozytywne rzeczy, jak warunek związany z obronnością Polski, konieczną obronnością Polski jest ważny i ponadpartyjny być powinien, więc tutaj jest, jest dobrze. Jest to jakiś optymizm, jak dla mnie, jeśli chodzi o polską politykę. I będzie tego, patrząc na PKB, tak jak jest ono raportowane, Ponad 4,5%, blisko 4,7% PKB, co oznacza około 187 miliardów złotych. Tak wysokiej kwoty polska obronność jeszcze nigdy nie miała wkładane w swoją, w ten cały organizm, jakim jest obronność, zarządzane przez Ministerstwo Obrony. Ale pamiętajmy, Inflacja też zrobiła swoje, więc realna wartość tego niestety ma się trochę inaczej, gdyby patrzeć na oś czasu, kiedy i jak to należy interpretować, ale co do zasady jest dla bezpieczeństwa i obronności dobrze. I licząc to wszystko, należy pamiętać też, że dotyczy to również wydatków na Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który od niedawna funkcjonuje w polskiej przestrzeni tematyki obronnej, no ale jest bardzo istotnym elementem, chociaż poza budżetowym. Te wydatki na obronność w ostatnich latach systematycznie rosły również za poprzedniego rządu. To jest też jak najbardziej jasne i trzeba o tym przypomnieć. W planie na ten ro, na bieżący rok, Założono ponad 118 miliardów złotych z budżetu państwa, a łącznie z tym, że funduszem wsparcia było to niemal 159 miliardów złotych, i w tym budżecie się poruszamy, co stanowi 4,2% polskiego PKB, do którego się wtedy to odnosiło. No ale te prawie 190 miliardów złotych to. Będzie coś, co będzie teraz troszeczkę inaczej dzielone, niż to było dotychczas. Specjalistą od tych rzeczy jest Tomasz Dmitruk, który w tej chwili właśnie zbiera informacje i dokładnie przeanalizuje to wszystko. Ale trzeba powiedzieć jedno, że wydatki związane z modernizacją armii przyspieszają. Ponadto są tu jednak, pamiętajmy też, pewne konsekwencje, i Ty, zwłaszcza Pawle, jako ekonomista, na to zapewne zwracasz uwagę. Pamiętajmy. To się o wszystko odbywa w dużej mierze na kredyt, albo też na innego rodzaju zobowiązania, takie jak sprzedaż obligacji, które przecież też są jakie, no, trzeba je kiedyś w końcu wykupić. I to z odpowiednim kuponem, bo nikt nie to też kredyt. kupuje obligacji dokładnie tylko po to, żeby je mieć i żeby sobie potem, nie wiem, na lodówce przykleić. Ale niestety silna i nowoczesna armia, która pełni rolę odstraszającą, to jest też koszt, to jest centrum. Kosztu, tu zysków nie ma. Chyba, że się inteligentnie inwestuje w przemysł, który będzie mógł sprzedawać swoje produkty, ale tu długa droga przed nami, żeby przede wszystkim ten sens się pojawił. Ale patrząc na to, jak co do zasady jest cały budżet naszego państwa w tym momencie, no to już tak optymistycznie nie jest, bo całość tego budżetu to. Największy w historii deficyt jednocześnie, więc nie jest wykluczone, że mimo wszystko mogą się zdarzyć jakieś cięcia budżetu obronnego, choć w tym momencie uważam, że nie byłby to dobry ruch. A Ty jak oceniasz ten budżet? Wiesz co, ja na temat polskiej polityki się nie wypowiadam. Ogólnie mogę powiedzieć, że jeżeli chodzi o wydatki wojskowe, to one są niezbędne. Dobrze, że obec, obecna władza kontynuuje tę rozbudowę zarówno armii, jak i uzbrojenia, który rozpoczął się za poprzednich rządów. Możemy oczywiście na wiele rzeczy narzekać, wytykać, że za późno, tak, no bo o wiele byłaby lepsza sytuacja, jakby te wydatki były powiedzmy 20 lat temu. A nie przez ostatnie kilka Teraz. lat. Ale jest tak, jak jest. Należy tutaj to kontynuować. Tutaj oddaję ekspertom, którzy, takim jak ty, czy innym osobom, którzy na tym bardziej się znają, Jakie typu uzbrojenia należałoby kupować i jak ta armia powinna wyglądać. Natomiast kierunek no, trzeba uznać za pozytywny. Tak? Tutaj też nie zgadzam się, że to są tylko wydatki, no bo jednak bardzo ważne jest, jaka jest pozycja z punktu takiego też ekonomicznego i politycznego, jak kraj jest postrzegany, no bo przy słabej armii Ani. i przy. To będziemy mieli niższe nawet ratingi, tak, te gospodarcze, ze względu na to, że za naszymi granicami toczy się konflikt. Tak? No i mamy dosyć duże jednak zagrożenie od strony bardzo agresywnego sąsiada. Nie wiadomo, kiedy to zagrożenie zniknie. No i tutaj te, na ten moment te wydatki przez następne lata albo dekady są konieczne. Tak, czyli to jest bardziej inwestycja niż sam jak. Tak, jako to jest to. bardziej. Tak, to ja to postrzegam, mówi... że kupujemy co prawda na kredyt, no bo trudno sobie wyobrazić, żeby uh -huh. było inaczej, no, jeżeli miałoby być inaczej, no musielibyśmy kosztem jakichś innych wydatków, uh -huh. a nie ma takiej potrzeby, tak, żeby tutaj inne wydatki ciąć i rozbudowywać kosztem tego armię. Natomiast ja to postrzegam jako inwestycję i uważam, że to jest dobra inwestycja znaczy pojęcia inwestycja oznacza, że są też koszty inwestycji, mm -hmm. natomiast to w jaki sposób zostanie to wszystko pokierowane i gdzie te pieniążki będą miały możliwość wygenerować wartość dodaną w postaci rozwiniętego przemysłu, który będzie w stanie potem sprzedawać swoje produkty, to już jest inna rzecz. Nad tymi detalami trzeba się odpowiednio pochylić, trzeba też skorzystać z pomocy fachowców w tym zakresie, natomiast nie sam sprzęt, Tworzy armię, tworzą go ludzie i ta wojna na Ukrainie pokazuje, że zasoby ludzkie, zasoby rezerwistów, których można powołać, wykorzystać, wcielić i następnie są w stanie oni brać na swoje barki ciężar walk, jest rzeczą, o której nie wolno zapominać. I tu, spoilerując, powiem na rzecz następującą. Właśnie skończyliśmy studium związane z no tak, powiem odważnie od Odwieszeniem zasadniczej służby wojskowej. Jakie mogą być tego plusy, minusy, konsekwencje? Jak to zrobić i dlaczego stoimy wobec decyzji co do takiego, a nie innego ruchu? I dlaczego? Razem z pewnymi wyliczeniami opartymi o dane statystyczne i demograficzne. Do czego zachęcam, w najbliższym czasie będzie to zaprezentowane, jednocześnie też będzie jakaś szersza dyskusja na ten temat robiona, bo nie przypisujemy sobie z kolegą, jako autorzy. Praw do y, c, całej mądrości w tym zakresie, natomiast chcemy bardzo mocno otworzyć dyskusję, bo ona jest konieczna, ponieważ czas płynie i ta dekada może jeszcze się skończyć, y, no niestety, ale rozdmuchaniem bieżących konfliktów, a to wcale nie jest takie niemożliwe. No przejdźmy yy, do jeszcze nas do... imię albo no. nazwisko kolegi bo a Piotr tak Śmielak z a, Piotrem to, Śmielakiem to zrobiliśmy i nie jest to jedyny materiał który w ostatnim czasie zrobiliśmy. Yy, również dotyczy to kwestii dronizacji polskiej armii ponieważ w co będzie dalej poruszone już praktycznie żadna nowoczesna armia nie odpuszcza dronizacji a w naszej armii jest w tym zakresie no, betonowy zastój ale o tym za chwilę i teraz punkt kolejny, który troszkę jest no, prześmiewczy. Generalnie rzecz biorąc, bije intensywnie w rosyjską FSB. Czyli mówimy o wycieku, chyba największym jak na razie, danych, wycieku oczywiście informatycznym, wycieku danych z Federalnej Służby Bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o jej część związaną z ochroną granicy. Chodzi o dane osób, które przekroczyły granice Rosji z innymi krajami w latach 2014-2023. I tutaj dwóch rosyjskich dziennikarzy śledczych, Zacharow oraz e, jeszcze jeden Rożd przyjrzeli się temu, sprawdzili również swoje własne podróże, żeby mieć punkt odniesienia co do rzetelności danych. I mówią jasno: takiego wycieku danych jeszcze nie było. Analizując to, widać, kto i jak się poruszał, jak wyglądały ruchy urzędników oraz polityków rosyjskich. Na przykład na Telegramie opublikowano zrzuty ekranu z danymi dotyczącymi przekraczania samego oligarchy Romana Abramowicza w jego prywatnym samolocie, w roku 2020. Potem Nikołaja Patruszewa, czyli jednego z najważniejszych ludzi Putina, gdzie on sobie latał, kiedy i jak. I jak to wyglądała korelacja tego na przykład z wizytami Abramowicza, z lotami do Genewy? A to nie były przypadkowe samoloty, żeby było jasne. Do tego mamy też spojrzenie na sytuację słynnego w chwili obecnej Pawła Durowa, czyli jego wyjazdy, dane zawarte w bazie, wskazują, że założyciel i dyrektor generalny Telegramu Paweł Durow w latach 2015-2021. A z Rosji się musiał niby zawijać, wjechał do Rosji ponad 50 razy. Jak wjechał, to i wyjechał, no bo aresztowano go przecież we Francji. Dziennikarz sprawdził wiarygodność, <głos》>, tego wszystkiego, i to oznacza, że Durow cały czas prowadził jakąś swoją grę i biznesy na styku Rosja, reszta świata i nie można jednoznacznie go interpretować, o czym jeszcze będzie później, w sumie w punkcie drugim dzisiejszego zestawienia. Nie jest to jednak też kłopot, a raczej koniec kłopotów FSB, bo hakerzy poinformowali, że uzyskali dostęp do korespondencji jednego z ważniejszych generałów, Aleksieja Komkowa, czyli mianowanego świeżo w czerwcu tego roku szefa wywiadu, czyli tak zwanej piątej służby FSB. Na początek jako smaczek puszczono w obieg maile jego żony Tatiany, no i tu jest całkiem, całkiem pikantna sytuacja w tym zakresie, bo taki wyciek tak ważnej służby to sprawa poważna. Czy to ma związek z tym wycofaniem się wielu zachodnich firm informatycznych, które zapewne ich rozwiązania są? Wykorzy rozwiązania wykorzystywane świadomie lub nieświadomie przez FSB, trudno mi jest w tym momencie powiedzieć, ale dużo wskazuje na wewnętrzne wojny frakcji, które zadbały o to, żeby taki wyciek mógł się w ogóle przydarzyć. Wiesz co, ja mam trochę inną teorię, dlatego że wszystko, wszystkie sznurki i, i te nici, e, nitki. Zbiegają się jednak, jeżeli chodzi o służby ukraińskie, a więc widać, że te służby ukraińskie posiadały te dokumenty. Te wycieki obecnie nie są przypadkiem. Patrząc, co zostało też opublikowane, czyli te informacje na podstawie Kabajewej, a więc tutaj uderza to bezpośrednio i ośmiesza i zarówno FSB, jak i Putina wykorzystano akurat przy sprawie Durowa, żeby pokazać, że, że zobacz, że to są bardzo szerokie dane, bo to nie tylko politycy, generałowie, celebryci, biznesmeni, no i widać, że tu FSB gromadziło te informacje w tych systemach informatycznych, kto, gdzie, kiedy, tak i jak się przemieszcza, bo tam są godziny i minuty, tak, tak dokładnie jaki lot, no, no wszystkie jak gdyby dane, jeżeli chodzi o tą służbę. Graniczną, no i jest też wskazanie, że to są dane FSB, tak? To, to nie jest tak, że być może one wyciekły z innego miejsca, natomiast no tutaj się wskazuje, że one prawdopodobnie wyciekły z FSB. Być może, tak jak Ty mówisz, to wynika z używania systemów informatycznych zachodnich, chociaż nie sądzę, wydaje mi się, że może mieć. No, Pewne powiązania z tymi jednak aresztowaniami. My się koncentrowaliśmy tylko na tych elementach w Monie, na tych elementach związanych z tą korupcją i defraudacją. Natomiast to no, wszystko też wskazuje, że być może są jakieś inne oskarżenia i o tym też się mówi, jeżeli chodzi o tą poprzednią ekipę Szojgu. No tutaj wiemy, że wywiad rosyjski dosyć prężnie działa na Ukrainie. I różnego rodzaju informacje się wydostają z Ukrainy, ale jak widzimy, w drugą stronę również, no, też to działa, i tutaj moim zdaniem, jeżeli chodzi o Bortnikowa, no to ja bym się jednak zaczął martwić, tak. Jeżeli się potwierdzi, że to z jego jednak resortu to wyciekło, no bo to są. Bardzo jednak wrażliwe dane. I to też pokazuje, że to tak naprawdę jest pewnie tylko część danych, no bo część nie zostały ujawnione, bo nie było takiej w tym momencie potrzeby i pewnie być może w przyszłości u, zostaną ujawnione. Jakieś komercyjne zajawki tych danych pokazywały się już w lipcu. Pytanie, czy ktoś już na tym zarobił, czy jeszcze nie. Y ja myślę, że wiesz co, one będą wyciekać cały czas przy, i będą nie, wykorzystywane nie, nie, nie. przez służby ukraińskie, y, będą różne tropy. Y, tutaj myślę, że będą starali się to wykorzystać maksymalnie, jak jest to tylko możliwe. Nie jest to chyba jednak największy wyciek, bo największy wyciek był z tych systemów bankowych. Tam 140 milionów rekordów zostało uwieczonych. To rozgraniczając, to jest mm -hmm. z systemów bezpieczeństwa, tak, a tak. tamte są systemy bankowe, więc tutaj w systemach służb bezpieczeństwa to jest największy. Tamten jest największy co do ilości informacji w ogóle. Tak, natomiast no pokazuje, że jeżeli chodzi o te systemy bezpieczeństwa rosyjskie, no bo jeżeli to jest wyciek z FSB, no to trudno sobie jednak wyobrazić, co może być bardziej chronione niż jednak bazy danych FSB? A oni bardzo nie lubią informować, znaczy lubią zbierać dane, ale bardzo nie lubią, jak one im uciekają. I tu będzie polowanie na czarownice i szukanie kretów na pewno. Natomiast no mówię, mhm. całkiem sporo wskazuje na to, że. To mógł być też właśnie element wewnętrznych rozgrywek, co mogło ułatwić działanie ukraińskiemu wywiadowi, albo wręcz doprowadziło do tego, że ukraiński wywiad dostał taką okazję. Tu jest wiele możliwości, bo ta wojna psów pod kołdrą jest cały czas w Rosji. To się nie kończy. Okej, okay, to przejdźmy teraz do spodziewanego. A nawet powiedziałbym, że Wielokrotnie pytano, dlaczego to się jeszcze nie stało, zdarzenia, które zostało ogłoszone, że zajdzie z dniem 1 stycznia przyszłego roku. Czyli mówimy w tym momencie o kwestii rurociągu drużba, czyli przyjaźń, który na swoim odcinku przebiegającym przez Ukrainę jak to określił Michał Podolak, czyli ważny polityk w składzie obecnego rządu ukraińskiego, od stycznia kończy swoją działalność. A to powiedział doradca szefa kancelarii prezydenta. Tranzyt zostanie wstrzymany i w związku z tym nie będzie przedłużenia umowy z Rosją. Bo raczej jest to skutek nieprzedłużenia umowy z Rosją. Zamiast tego władze ukraińskie są jednak gotowe rozważyć wnioski o tranzyt surowców z innych źródeł, na przykład z Azji Centralnej. Azja Centralna, czyli mówimy Kazachstan, Kirgistan, więc może się okazać, że w oficjalnym wydaniu to się kończy, ale jednocześnie w sposób pośredni nieoficjalnie nic się nie skończy, więc można mieć ciastko i zjeść ciastko, przynajmniej tak to na razie wygląda w wykonaniu ukraińskim. A jego słowa na tą chwilę jednak oznaczają, że to jest koniec dostaw rosyjskiej ropy bezpośrednio na Węgry, Słowację oraz do Czech. Dywersyfikacja źródeł dostaw ropy i gazu w Europie posunęła się daleko, więc był czas na to, żeby się do tego przygotować. Nie ma tutaj żadnego takiego wielkiego w związku z tym. Narzekania w Europie, ale ta, to wskazanie tej furtki tylniej w tym wszystkim, w postaci krajów Euro Azji Środkowej, pokazuje, że interesy gdzieś w tym wszystkim mogą grać. A przypomnę, że największe i najbardziej chętne europejskie kraje na ropę z Kazachstanu i Azerbejdżanu to przede wszystkim Niemcy i Holandia. Więc tu w tych sprawach. Wiele się może zdarzyć. Najwięcej będzie chyba na tych coffee breakach, przy wszystkich rozmowach, ale oficjalny komunikat. Przepraszam, brzmi właśnie tak. Nic cię nie słychać. Tak. Wiesz co, no tutaj Ukraińcy po raz pierwszy jednak, i, i tak już definitywnie powiedzieli, że nie wchodzą w grę. Mm, te rozwiązania bilateralne, które jeszcze powiedzmy kilka miesięcy temu wchodziły w grę, czyli na przykład zakupy przez Słowację lub Węgry gazu na granicy z Rosją. Bo taki, takie rozwiązanie jest przygotowywane przez Rosjan i przez Węgry, jeżeli chodzi o ropę naftową. Ono prawdopodobnie wejdzie za miesiąc. Natomiast Ukraińcy nie są zainteresowani i mówią, że takiego rozwiązania nie planują, jeżeli chodzi o gaz. I to jest chyba, bo to gdzieś zginęło. Natomiast istnieje możliwość, że mogą kontraktować czy to gaz Węgry, na przykład, lub Słowacja, czy Austria, gaz. Ukraiński, kazachski i azerski. No tutaj jest oczywiście najwięcej na temat tego azerskiego. Przy czym to nie będzie też takie proste, no bo z jednej strony no Ukraińcy nie chcą tego rosyjskiego i tu tak naprawdę jest to zasługa moim zdaniem Węgier, tak? bo jeszcze jakiś czas temu bardzo mocno to rozważali, żeby bezpośrednio to zakontraktować, natomiast no postawa Węgier i, no i straty, które Ukraińcy ponoszą, jeżeli chodzi o blokadę tych dostaw. Wojskowych oraz tych pieniędzy przez Węgry no powoduje, że tutaj coraz większe jest napięcie pomiędzy jednak Kijowem i Budapesztem. Zobaczymy, jak koniec końców zostanie rozwiązana sprawa ropy naftowej, bo wydaje się, że Węgry po tym, jak transnieft i, transnieft, przepraszam, zwiększył wolumen tego, wysu, tej wysyłanej ropy. Skłaniają się ku temu, żeby podpisać umowy bezpośrednio tutaj z Ukraińcami i z Rosjanami na odbiór tej ropy na granicy ukraińsko-rosyjskiej. Zobaczymy też, bo Węgrzy twierdzą, że to będzie jakiś kontrakt długoletni. Ja twierdzę, że nie może być długoletni, ze względu na jego taką. Kruchość i niestabilność, bo tutaj że tak Węgry są wtedy zależne i od Ukrainy, i od Rosji, no i od tego konfliktu, i biorą ryzyko na siebie, muszą to ubezpieczać. Moim zdaniem to kiepski interes. Wyglądała. To kiepski interes, lepiej się po prostu przestawić po cichu. Znaczy, nadal można mówić, że tam z Rosjanami i tak dalej, no ale lepiej się przestawić na powiedzmy Chorwację, czy na ten rurociąg adriatycki. Jest to bezpieczniejsze, pewniejsze i może się okazać, że będą zbliżone koszty albo, albo niższe. Natomiast no Putin, mówię Putin, Orban tutaj gra jak gdyby cały czas z tą drużyną Putina. No i widać, że Ukraińcy chcą przynajmniej tutaj przerwać to. Ten gaz, jest dosyć istotny dla takich krajów jak Austria, no bo Austria powiedzmy w 80-90% jest zależna od rosyjskiego gazu, i Słowacja, Węgry tylko w części, bo mają ten Softstream, czyli ten turecki potok, chociaż no jakąś część dostarczają tą drużbą. Tu również prawdopodobnie w przyszłym roku ucierpią Włosi, którzy też pobierali, jeżeli chodzi o tą północną część z tej drużby. Myślę, że wszystkie kraje sobie poradzą. No i ten szantaż gazowy się skończy. Dobrze by było wbrew pozorom, żeby nie było umów z Azerbejdżanem i Kazachstanem na tranzyt tego gazu w przyszłym roku. Dobrze by było, a jednocześnie... A powiem też możliwości. dlaczego, bo wydaje się, że no, Azja Centralna to pozytywne, dlatego że to cały czas by powodowało, że ta infrastruktura jest wykorzystywana i łatwiej byłoby wrócić w przyszłości tym krajom do tego tranzytu gazu rosyjskiego, a w momencie, kiedy nie byłoby, no to te kraje takie jak Słowacja, Słowacja, Słowacja Węgry, Austria będą, musiałyby się przestawić, no i aby się ta... Zależność z tego kierunku wschodniego. Tak, i to by było dobre, gdyby się skończyło, ale w międzyczasie Amerykanie dużo szybciej reagując, niż poprzednio, wiedząc, że powstaje flota cieni gazowców rosyjskich, właśnie wprowadzili na listę sankcyjną całkiem sporo konkretnych nazw i armatorów. Którzy mm -hmm. mają te gazowce. A świetnie się to zgrało z tym, co właśnie jedna z firm oferujących usługi dozoru satelitarnego pokazała u wybrzeży Egiptu, gdzie taki gazowiec sobie przepompowywał paliwo jeden z drugim, co jest bardzo ekstremalnie wręcz niebezpieczną operacją, na, nawet na spokojnym morzu w przypadku gazu. Więc tu Amerykanie. Jako pierwsi reagują bardzo szybko. Mam nadzieję, że uda się to ukrócić i cała akcja floty cieni gazowców co najmniej będzie miała dużo trudniej, a może i nawet się nie uda Rosjanom. Znaczy, w przypadku tych gazowców jest po prostu ich mniej, jest łatwiej to śledzić, jest to też trudniejszy proces. Natomiast co ciekawe, Amerykanie po raz pierwszy. Moim zdaniem, i tak mało robili do tej pory, no, ale po raz pierwszy też pisali mał i to jest trochę jednak uderzenie częściowo w Europę i blokuje te pomysły rosyjskie na zwiększenie dostaw do Europy. Bo widzieliśmy, że w tym 2023 te dostawy do Europy miały się całkiem dobrze, jeżeli chodzi o rosyjskie LNG. No tutaj Europa też powinna się ogarnąć i zakończyć ten proceder, jeżeli chodzi o te dostawy rosyjskiego LNG, bo to cały czas jest jedna z wielu furtek w tych sankcjach, i ona jest zupełnie moim zdaniem, niepotrzebna, nic nie daje. Nie no, Rosjanom daje pieniądz. Rosjanom daje pieniądz, tak, tak. No i utrzymuje ich na powierzchni, tak. No bo to, że tak powiem, to LNG dla Nowateku i, i Szczególnie dla Nowateku, Gazpromu. Gazpromu mniej, natomiast dla Nowateku, dawało bardzo duży oddech, no i powodowało, że te bieżące wpływy były. Trzeba. Z... Mówi się, że w 2027 mamy, mamy zrezygnować. Może warto pomyśleć, żeby jednak ten proces przyspieszyć, jeżeli chodzi o przyszły rok, bo te więzi z tą gospodarką rosyjską są już tak małe, że nie ma takiego powodu, żeby je utrzymywać. Zgadza się. Odczuwalność tych że skutków zerwania już nie będzie taka, jak jeszcze kilka No nie, lat... no już będzie, że tak powiem, znikoma, żadna. tak. No tutaj, czy wiesz, będziemy brać to LNG powiedzmy ze Stanów, z Dubaju czy z Rosji. To są groszowe to sprawy. Tak, stawki, wszystko. Mhm. Tak. Dokładnie. A teraz przechodzimy znowu trochę na polskie podwórko. Częściowo o tym, bo tylko z jedną. Firmą zrobiłem z jej szefem materiał, czyli z Pawłem Poncyliuszem na temat. Firma Polska Amunicja. Teraz powiemy coś więcej raczej o innej prywatnej koncepcji produkcji amunicji artyleryjskiej w Polsce, czyli o tym, co firma niewiadów. A jak ktoś prześledzi powiązania osobowe i kapitałowe, to tak naprawdę właściciele grupy Works 11, znanego i od dawna obecnego uczestnika polskiego rynku zbrojeniowego. Firmy też z historią. I o cóż tutaj tym razem chodzi. Chodzi o to, że grupa niewiadów szuka partnerów w Indiach i Szwecji. Szukali ich też w oparciu o osobiste relacje prezesa, co akurat już mam prześledzone odpowiednio mocno szukali tego też w Korei Południowej. Skoro jednak zwrócili się w ostatnim czasie bardziej do Indii i Szwecji, to oznacza, że Korea Południowa nie była dla nich wystarczająco dobrym albo też przewidywalnym dostawcą. Może mieli też inne priorytety Koreańczycy, tego nie wiem. Natomiast Indie produkują tą amunicję, produkują jej całkiem dużo i mają jeszcze jedną rzecz, która na początek będzie konieczna, czyli między innymi ich przemysł metalurgiczny jest w stanie zapewnić odpowiednio dużą liczbę skorup tychże pocisków, które w początkowym okresie planowanej produkcji dla niewiadowa. Będą konieczne. Z prezesem niewiadowa i kilkoma członkami zarządu rozmawiałem osobiście na Defense 24, gdzie zapoznałem się z tym, co wtedy mają przygotowane, co wtedy mieli przygotowane i jakie są ich plany, więc jak najbardziej trzymam kciuki, ale trochę o całości sytuacji w tym zakresie. To właśnie z tych pocisków, pamiętajmy, korzystają nasze armatowice Krab oraz K9 kupowane w Korei Południowej. W momencie wybuchu wojny w lutym 2022 roku polski zapas tej amunicji to było kilkanaście tysięcy sztuk. To dramat, bo zużycie dzienne na froncie. U Rosjan potrafiło się poruszać w przedziale 10-20 tysięcy sztuk na dzień, a u Ukraińców 10 do 5, albo 5 do 10, jak kto woli, więc to pokazuje, jak Polska miała zapas, a i tak podzieliła się nim z Ukraińcami, żeby było jasne. Z drugiej strony koncepcja firmy polska amunicja, w której istniało, nadal jeszcze istnieje, nie wiem, jak to się właśnie potoczy. Partnerstwo publiczno-prywatne, ponieważ tam Polski agencja rozwoju przemysłu, jako wiodący partner i wspólnik z, 50, z 51% miała funkcjonować, może się okazać, że z przyczyn czysto politycznych koncept ten się rozwali. i Grupa WB wraz ze swoimi dwoma prywatnymi konsorcjantami, czyli TDM Electronics i Ponarem Wadowice będzie musiała robić to samodzielnie bo są zdeterminowani, żeby to robić, bo o czym nie każdy pamięta, powiedział to wiem, pan Paweł Ponceliusz, są jednym z wiodących na chwilę obecną producentów amunicji w Polsce, bo ich drony, amunicja krążąca, to jest nic innego jak przecież amunicja i to wszystko według ich projektu, chociaż na razie jest to produkcja zewnętrzna, ale wszystkie prawa do projektu mają oni. I teraz widzimy sytuację, w której z przyczyn Kurde niepotrzebnych, i tutaj krytykuję całokształt polskiej polityki, nie wchodząc do tale, zamiast zwiększać w każdy możliwy sposób produkcję tego typu asortymentu, bo to i my tego potrzebujemy, i sprzeda się praktycznie na pniu, co pokazują. Czeskie inicjatywy amunicyjne, gdzie wyszukują amunicję dla Ukrainy, a finansowane jest to ze środków zrzutki państw europejskich, lub teraz już bezpośrednio z zysku, o czym było tydzień temu, z zysku z kapitałów rosyjskich zamrożonych, to się na pewno sprzeda. Tymczasem u nas niepotrzebne podkładanie sobie nóg przez wszystkich możliwych aktorów tego zagadnienia, a trzeba powiedzieć, że. Niewiadów miałby produkować od 120 do 180 tysięcy sztuk rocznie, wchodząc pierwotnie w to wszystko na poziomie inwestycyjnym 250 milionów złotych. Ale w perspektywie możliwe jest zwiększenie tych nakładów inwestycyjnych, poziomu inwestycji, wartości inwestycji, gdy, jeżeli będą produkować sobie na przykład jeszcze swoje materiały wybuchowe i tak dalej, do poziomu miliarda złotych. Cały koncept firmy Polska Amunicja w ramach Narodowej Rezerwy Amunicyjnej ma sięgnąć 2 miliardów złotych, czyli dwie naprawdę potężne, możliwe inwestycje i niepotrzebne podkładanie sobie nóg. A jak to wygląda u innych, za chwilę się przekonacie, dwa punkty dalej, bo to, co tam przeczytam, z kolei jest robione o wiele bardziej z głową, po cichu, ale 10 razy skuteczniej. Coś tutaj dorzucisz, Pawle? Nie. Znaczy, ja się na tym nie znam. <grym> Okej. Okay. I teraz z kolei, no, dla mnie bardzo pozytywna i zbiegająca się z opinią pana generała Kozieja e, kwestia. Tu widzimy samolot F-16, nawet powiem szczerze, holenderski dokładnie. I. Holandia, ustami swojego ministra, również w podobnym czasie zrobiła to ustami swojego ministra obrony Dania, powiedziała jasno: Samoloty F-16 przekazane przez nasz kraj będą atak mogły atakować cele w Rosji. Ukraina nie ma ograniczeń. To bardzo ważne słowa. Jeżeli jeszcze będą z tym szły braki ograniczeń do użycia broni, którą te samoloty mogą przynosić, to już będzie komplet holenderski minister i głównodowodzący holenderskiej armii, generał Onno Eichelsheim w jasny sposób się wypowiedział w tej sprawie na jako odpowiedź na zapytanie prezydenta Zołęskiego w czasie konferencji prasowej. I to, że w tej chwili to wszystko, co daje Holandia nie ma ograniczeń, jest cały czas związane ze sprawą niedawnej kolejnej rocznicy tragicznego lotu MH17, od której to, od którego to momentu Holandia w każdy możliwy, najczęściej finansowy sposób wspomagała Ukrainę. Teraz przekazując te samoloty F16, zrobiła to bardzo konkretnie materialnie. I nie jest to na pewno ostatni, yy, ostatni projekt wsparcia Ukrainy przez Holendów, i w tym momencie towarzyszących im również Duńczyków. I przechodzimy, jeśli tutaj e, Pawle nie skomentujesz, do amerykańskiego podejścia do produkcji amunicji artyleryjskiej. Amerykanie zrobili to w sposób amerykański. Stany Zjednoczone od początku wojny na Ukrainie zwiększyły produkcję amunicji 155 mm. Wzrosła ona niemal dziesięciokrotnie od momentu wybuchu tego konfliktu, czyli od lutego 2022 roku. Od początku tej pełnaskalowej inwazji robiono to stopniowo. Na początek przyznał Pentagon dwóm firmom, czyli Northrop Grumman, znany i Mniej znany, przynajmniej w Europie, Global Military produkt kontrakty rządowe o łącznej wartości tam ponad 500 milionów dolarów na produkcję takiej amunicji. To się wiązało bezpośrednio z bardzo dużym zużyciem tej amunicji, gdzie szacunki mówiły o tych dziennych, dobowych zużyciach rzędu 10, co najmniej tysięcy sztuk. Zarówno państwa. Unii, jak i Stany zdecydowały się na znaczący wzrost swoich możliwości produkcyjnych. I wygląda na to, że w chwili obecnej w Stanach, i tu się posiłkował po, po będę dwoma fotografiami, ta pierwsza sympatyczna, ale ta druga jest ważniejsza. Spójrzcie, jak wygląda przyrost zdolności produkcyjnych bieżący. Przyjmijmy tak, przeszłość, rok 2023, kiedy i jak to wzrastało. Do poziomu średniego 28 tysięcy na miesiąc w roku 2023. Następnie w roku bieżącym są już na koniec drugiego kwartału bliżej 40 tysięcy. Do końca roku osiągną poziom 57-58 tysięcy sztuk produkcji miesięcznej. W roku przyszłym powinni dojść do poziomu Między 72 a nawet 80 tysięcy sztuk, by rok 2026 zamknąć poziomem ponad 100 tysięcy sztuk miesięcznej produkcji, i to wejdzie zarówno na ich własne magazyny, jak i sprzedadzą to, czy to sojusznikom, czy nawet w tym momencie Ukrainie, z którą relacje są trochę bardziej specjalne niż bezpośrednio sojusznicze, ale jak najbardziej tak. Im się to opłaca, potrafili to zrobić, gwarantując odpowiednio długie, to jest ważne, odpowiednio długie kontrakty, dając wsparcie i gwarancję, odpaliło się to w potężnym stopniu. I nie wszystko jest robione tak, że to robi jedna firma. Na materiale z Pawłem Ponsem już tam kilkudziesięciu kooperantów w ramach jednego produktu, może być. Nieważne, ważne, że produkt końcowy powstaje szybko, jest jakościowo dobry i Odpowiednio nowoczesne i skuteczne, dając odpowiednie przewagi i wymieniają wszystko, co stare. No, u nas niestety więcej jest problemów po liniach niepotrzebnie politycznych niż współpracy czysto biznesowej, na której gdyby to oprzeć wszystko, byłoby zdecydowanie lepiej i jest nam to bardzo, ale to bardzo potrzebne, żeby ta produkcja liczona w skali roku, w setkach tysięcy sztuk, naprawdę w setkach tysięcy, i gdyby to były trzy ośrodki produkcyjne, czyli państwowy PGZ. Dwie grupy prywatne, nawet jeżeli jedna z nich częściowo w partnerstwie publiczno-prywatnym, ale suma tego dawałaby ponad pół miliona sztuk rocznej produkcji. To pozwoliłoby zbudować w ciągu powiedzmy pięciu najbliższych lat całkiem racjonalny zapas bardzo nowoczesnej, pamiętajmy, bardzo nowoczesnej która będzie mogła być jeszcze długo przechowywana, amunicji, już nie mówiąc o tym, że zbyt na to jest zagwarantowany, to nie ma z tym żadnego problemu. To nie tylko w Europie, ale w świecie jako takim w tej chwili w ogóle. Więc gdybyśmy bardziej biznesowo podchodzili do tego tematu, byłoby lepiej niż przez pryzmat zbędnej w tym wszystkim polityki. Tak to widzę. A coś tutaj też, czy też wolisz się wstrzymać na razie? Pawle w tym zakresie. Wiesz co, na razie jedziemy, bo tam są ciekawe punkty. Ja się chciałem Aha. na nich skoncentrować. No dobrze. I tu mamy top 4 w chwili obecnej, czyli rzecz. Hmm, kontrowersyjna. Bo pada hasło. Sankcje są. Rosyjski przemysł ledwie zipie. To są fakty. Rosyjski przemysł czołgowy i broni pancernej. Nie wydala i jego zdolność do odtwarzania i wytwarzania nie jest taka, jakby sobie tego życzyli, chociaż przeszli na gospodarkę wojenną. Dlatego też często już się pojawia hasło, że nie mówi się o rosyjskim przemyśle obronnym, tylko wojennym, bo on jest centralnie już na to nastawiony w ramach tej gospodarki. Ale to, co najbardziej niektórych interesuje, to jest ta przewaga, którą daje, jak się ma przewagę w powietrzu. Na chwilę obecną Rosjanie ją mają. I teraz okazuje się, że rosyjski przemysł obronny ma zwiększyć zdolność produkcji najnowszych myśliwców Su-57, określanych jako piąta generacja. Moskwa stawia więc teoretycznie przynajmniej na rozwój kosztownych i nowoczesnych platform równolegle z masową produkcją tańszego sprzętu. W obszarze czołgowym T-14 nie pokazuje się nigdzie. Armata jest humbukiem defiladowym. Natomiast w obszarze lotnictwa te nieliczne spośród dziesięciu uznawanych za nadające się do użycia, to 3 do czterech są tak naprawdę operacyjne, zaczęły być używane do odpalania pocisków manewrujących, atakujących Ukrainę. Więc zbierają teraz realne doświadczenia eksploatacyjne z tych samolotów i Zdecydowano się na zwiększenie ich produkcji. Ciekawe. Pamiętajmy, że ja nie wierzę w to, żeby komponenty do nich wszystkie pochodziły tylko i wyłącznie z produkcji rosyjskiej albo chińskiej. Na pewno są tam jakieś komponenty zachodnie w elektronice, i teraz, jak oni sobie z tym mają poradzić, czy też już może wypracowali, czym je zastąpić, to będzie całkiem ciekawe, albo w jakim stopniu. Uprościli w tym momencie produkcję na potrzeby, jak to bywa często, produkcji wojennej, i ile z tej prawdziwej piątej generacji w tym samolocie wtedy zostanie, nawet jeżeli to jest typowo, jak to się mówi, rosyjska piąta generacja. Więc to zwiększenie zdolności produkcyjnych nowych myśliwców jest rzeczą ważną. Można oczekiwać, że za kilka lat problemy zostaną przezwyciężone, a te samoloty zostaną wprowadzone na dużo większą skalę. Bieżące zamówienie przewiduje do roku 2027 rzecz uważam, niemożliwą. Czyli wyprodukowanie 76 tych myśliwców. Przy tym tempie jesteśmy w roku 2024, jest ich 10, to by znaczyło, że przez dwa lata mają produkować po 38-37 tam 36 y, samolotów rocznie. No nie wierzę w to, ale to pokazuje jedno. Rosja szykuje się na długotrwały konflikt. I dlatego właśnie wiedzą, że będą potrzebowali również zaawansowanych technologicznie rozwiązań, a nie tylko znacznie prostszych samolotów y, typu szeregu 135, 130, 134. Więc y, tu widać już, bym powiedział. Długoterminowe planowanie. A w obszarze wojsk lądowych pojawiła się kolejna odmiana T-90, albo raczej wyższy poziom ukompletowania czołgów T-90M, wyposażonych w system ochrony klasy Hardkill typu ARENA, czyli ASOP. System aktywnego zwalczania nadlatujących pocisków. Artyleryjskich i przeciwpancernych pocisków kierowanych, który ma zwiększyć skokowo przeżywalność tych czołgów na polu walki. Zapewne trafią one najpierw do drugiej i czwartej dywizji z pierwszej armii pancernej gwardii, ale póki co te jednostki, które wchodziły w tej chwili w kontakt z ukraińskimi jednostkami, nie miały jeszcze tego wyposażenia, więc trochę to jest też jak Yeti. Wszyscy o tym mówią, ale nikt tego jeszcze zbytnio w użyciu nie widział. Natomiast Pamiętajmy, że Rosja intensywnie zwiększa nakłady na specjalną operację wojskową na swój przemysł wojenny, który minister Białousow uznaje za koło zamachowe rosyjskiej gospodarki. To są dosyć mocne słowa, ale on wierzy najprawdopodobniej w to, że rosyjska gospodarka wyjdzie ze swojej dosyć słabej w chwili obecnej koniunktury, dzięki właśnie temu przemysłowi. Według danych, które posiadam, 3,5 miliona ludzi pracują w tej chwili w przemyśle tym wojennym, rosyjskim. Zapotrzebowanie na kolejnych specjalistów wynosi minimum 160 tysięcy. Dodajmy do tego również przemysł białoruski i pytanie, czy w jakimś stopniu nie robią tego również przemysły krajów strefy kaukaskiej oraz Azji Środkowej. Co ty na to, Pawle? Znaczy ja nie wierzę, po pierwsze, żeby Rosja była w stanie hmm, prawdziwe... wyznaczenie ilości tych samolotów. Tak, wiesz co, no jeżeli będzie robić kilka rocznie, to, to myślę, że to będzie bardzo dobry wynik. Pytanie jest, no bo papier wszystko przyjmie, tak oni być może będą mogli podać, żeby produkowali kwestia, ile z nich będzie faktycznie miała możliwości bojowe. No bo wiesz, można wyprodukować, można nawet postawić w hangarze, no ale może się okazać, że nie ma pewnych systemów, że inne są wymienione. Tu też widzę duże problemy, jeżeli chodzi o utrzymanie obecnych obecnej generacji, bo tam mamy bardzo dużo zachodniego zachodnich komponentów no i z tym też się będą borykać, a więc nawet tych, że tak powiem, serwisowanie tych dziesięciu stanowi wyzwanie. Oczywiście ze względów wydaje się, że piarowych oni, no bo moim zdaniem nie ma sensu, znaczy z jednej strony nie ma sensu pakować się w tę piątą generację, z drugiej strony trzeba PR-owo pokazywać, że my technologicznie dajemy radę, z trzeciej strony, jeżeli by to zarzucili, no to faktycznie ten świat za kilka lat mógłby im odjechać zupełnie. A więc no, to trudne takie wybory, no, bo widzimy, że ogólnie mamy taką tendencję, jeżeli chodzi o ten rok, zeszły rok, ten rok, to jest prymitywizacja tak. większości tego przemysłu, przemysłu zbrojeniowego. No chociaż są oczywiście jakieś, jakieś tutaj wyjątki, no ale to są raczej jako wyjątki, niż jako reguła. No i tutaj o nich. Od początku mówili, że będą upraszczać te systemy, ale nie będzie to dotyczyć tych myśliwców piątej generacji, bo tutaj stawiają na to i to nie jest takie moim zdaniem koherentne. Zobaczymy, czy będą w stanie to robić bez wsparcia tego chińskiego, bo moim zdaniem tutaj wsparcia chińskiego nie będzie w tym zakresie. Znaczy, zobaczymy. Jednocześnie pamiętajmy, Chiny cały czas kupują duże ilości silników lotniczych z Rosji i jako jedyni byli w stanie wymóc, żeby zaopatrzenie w te silniki nie zostało przerwane. To mhm. jest ważne. I e, jednak opracowują swoje coraz lepsze te silniki Chińczycy. I teraz może się okazać, że będą zainteresowani. Pozyskaniem pewnych technologii, które Rosjanie opracowali przy okazji, jeżeli są one w miarę ciekawe, i jednak jakaś współpraca tutaj będzie, bo nie bez powodu obszar lotniczy jest cały czas chroniony takim parasolem, jeśli chodzi o współpracę chińsko-rosyjską, rosyjsko-chińską. Ale te rzeczy związane z tym upraszczaniem, ja podam taki przykład historyczny, który dotknął też kiedyś przypadkiem polskiej fabryki broni. W czasie wojny. Jest na przykład inna tolerancja, jeśli chodzi o dokładność produkcji. W przypadku prostych rzeczy, jaką jest broń strzelecka, jeżeli było spasowanie wszystkiego na tam jeden mikro, no to w czasie wojny jest na 3 do 5, ale liczy się szybkość produkcji. I okej, okay, spada celność. Natomiast w ramach prób fabrycznych, każda z tych. Yy, egzemplarzy, każdy z tych egzemplarzy broni, był przystrzeliwany i te, które zachowywały się ponadprzeciętnie celnie względem pozostałych, gorszych jakościowo niż produkcja czasu pokoju, no to one trafiały już jako karabiny na przykład wyborowe, chociaż w porównaniu z produkcją y, czasu pokoju i tak były gorsze, ale w w masie produkcji wojennej wyróżniały się pozytywnie. I błąd kiedyś popełniła, właśnie niestety, nasza fabryka broni, jeszcze w starych swoich murach w Radomiu, bo robiąc modernizację karabinu SWD, posłu posłużyli się, bo SWD u nas były, pamiętajmy, rosyjskie. Więc posłużyli się dokumentacją, którą na, przy, na wypadek wojny miała Polska, żeby miała produkować karabiny Dragunowa. I właśnie posłużyli się tą, gdzie te tolerancje wszystkie były czasu produkcji wojennej i przez to nie udało się uzyskać wystarczająco zadowalających parametrów zmodernizowanego karabina SWDM z grubszą lufą. Tak się złożyło. A ja akurat testowałem ten karabin i całkiem był wdzięczny, jeśli chodzi o użycie. Więc tak sprawa się ma w kwestii tego, jak my oceniamy zdolności. Więcej w tym wszystkim jest pojęcia Yeti, ale zachodnie media to wzięły jednak całkiem mocno pod uwagę. A Yeti pamiętajcie, każdy o nim mówi, ale niewielu go widzi. I przechodzimy teraz do top 3. I top 3 jest z gatunku tych, które w tym akurat przypadku, powiedziałbym, pokazują, że Polska sama sobie niepotrzebnie, jako taka, szkodzi, nie korzystając z tych zdolności, które są w polskim przemyśle, na tu i teraz. Czyli 26 sierpnia Departament Obrony USA poinformował o kontrakcie o wartości blisko miliarda dolarów na dostawę amunicji krążącej z rodziny Switchblade. To już nie jest ten sam Switchblade, który został wysłany na Ukrainę w 2023 roku, gdzie się okazało, że w warunkach pogodowych tamtejszych nie zawsze zachowuje się tak, jak założyli producenci. To już są w oparciu o doświadczenia z Ukrainy, zmodernizowane, zmodyfikowane modele, zarówno 300 jak i 600, ale patrząc na to, co się dzieje, Amerykanie podjęli jasną decyzję. Wydajemy miliard, kupić to dużo, kupić to tanio i mieć to jak najszybciej w naszym wyposażeniu, zwłaszcza, że da się to łączyć w większe zestawy. Na przykład jak dla niszczycieli czołgów, wiele luf. Tutaj na zdjęciu widzicie, że to jest na zasadzie takie jakby lufy moździerzowej odpalane z tuby, co ułatwia sprawę. Nie trzeba żadnych skomplikowanych wyrzutni, pneumatycznych, i tak dalej. Przypomnę też, że w chwili obecnej nasza Polska WB Elektronik bardzo ciekawy koncept, czegoś jeszcze mniejszego do przenoszenia w plecaku pojedynczego żołnierza zaprezentuje na MSPO, ten dron może być bardzo ciekawą koncepcją na powszechną broń przeciwpancerną dla pojedynczego żołnierza przenoszoną w plecaku, ale to już temat na MSPO. Natomiast Amerykanie po prostu stwierdzili, przy tej ilości masowego użycia dronów przez obydwie strony konfliktu i teraz już specjalizowanych rodzajów dronów, doszli do wniosku, że muszą skokowo zwiększyć swoje zdolności w tym zakresie. Polska niestety tak... Przemyślanie nie działa, bo istotną na przykład częścią zamówienia na gladiusy są pojazdy opancerzone, które przenoszą wyrzutnie tychże gladiusów. Można by nad tym się długo rozwodzić. Powiem tylko tyle. To był wymóg naszych generałów, żeby takie coś chcieć, naszego Ministerstwa Obrony. I tylko i wyłącznie zmuszeni do tego dostawcy, producenci się dostosowali. To nie jest tak, że to oni tym razem zaproponowali coś naszemu ministerstwu, wręcz przeciwnie, to ono tego chciało. Nie każdy jest w stanie, nawet wojskowy, zrozumieć specyfikę istotnych warunków zamówień, jakie podaje armia. I to w każdym kraju, żeby było jasne. To jest po prostu przypadłość każdej armii. I teraz w ciągu najbliższych kilku miesięcy rozpoczną się w Stanach dostawy tego. Amerykanie, szykując się na możliwy konflikt w dwóch miejscach, czyli mówimy o Azji Południowo-Wschodniej, cały czas, i ewentualnie zwiększenie się tego tygla, jaki jest w Europie, od razu, na szybko, w dużych ilościach i za konkretne pieniądze gwarantujące obniżenie ceny jednostkowej, wchodzą w takie poważne zamówienia. Oczywiście we własnym przemyśle. Polska też mogłaby takie coś zrobić, angażując w to firmy prywatne, zaznaczam. Tymczasem, niestety, nic w tym zakresie nie robimy. Wręcz powiedziałbym, że beton coraz mocniej jest zbrojony w kwestii dronów w Polsce. Tego już nie jestem w stanie zrozumieć. A jest to świetna możliwość skoku technologicznego i polskiego przemysłu, i polskiej armii, bo wiele projektów bardzo ciekawych, innowacyjnych, innowatorskich. Jest na końcowym etapie dopracowania. Trzeba tam naprawdę niewiele pieniężnego wsparcia państwa, żeby to zostało zrobione, przygotowane do produkcji. Wtedy państwo może mieć część praw do dokumentacji, żeby mieć też pożytki z tej produkcji, ale jesteśmy w stanie naprawdę szybko zdronizować polską armię w takiej liczbie, w jakiej ona w tej chwili jest. Ale za mało w tym zakresie robimy i jest to, uważam, niestety zarzut, bardzo poważny zarzut do naszych planistów, zarówno wojskowych, jak i w kierownictwie cywilnym Ministerstwa Obrony. I mam nadzieję, że dyskusja na ten temat będzie coraz ostrzejsza, a wnioski z niej będą w końcu brane pod uwagę przy planowaniu wydatków. Yy, wiesz co, no tutaj I... tu, no tutaj, to, to, jeżeli chodzi o te polskie sprawy, no to ja się nie wypowiadam. Widzimy, że. Te konflikty, które toczą się i na Bliskim Wschodzie, i szczególnie na Ukrainie, pokazują, że rola dronów i amunicji tej krążącej, no bo tu mówimy o, o, tak. o chyba kilku rzeczach, no tak. będzie, będzie rosnąć i tutaj widać, że Ukraińcy nawet będziemy mówić o tym pierwszym punkcie, czyli atakach na infrastrukturę krytyczną rosyjską. No widać, że systemy, które mają chronić te, powiedzmy, tą rosyjską infrastrukturę, no nie są wydajne, jeżeli chodzi o te ataki i nie są wystarczająco efektywne, jeżeli chodzi o te ataki dronowe. Widać, że mniejszym kosztem Ukraina dosyć szybko stworzyła duże zagrożenie. Jeżeli chodzi o tą obronę przeciwlotniczą, no która tak jak mówię, nie jest w stanie się bronić, no i tutaj Polska powinna wyciągać, wyciągać wnioski z tego. Moim zdaniem to nie jest tak, że Ukraina tylko to robi, dlatego że nie ma efektywnego lotnictwa, bo widzimy, że Rosjanie również używają tych, tych dronów, a mają jednak przewagę. To tutaj jeszcze nie widzimy aż na taką skalę, natomiast właśnie wykorzystanie tych dronów FPV, no w sumie trochę tak jak tania amunicja krążąca, tak. zwróć uwagę, tak to jest używane do tego, żeby atakować pojedynczych, już nie kolumny, tylko pojedynczych nawet żołnierzy, no powoduje, że no i te, też sieje taki, wiesz, terror i taki strach wśród rosyjskich i ukraińskich żołnierzy, szczególnie tych rosyjskich i tych filmików jest dosyć dużo, gdzie oni po prostu cały czas najbardziej obawiają się właśnie tego szumu tych dronów, tak, i że zobaczą nad swoją głową jakiś namierzający dron, nie zawsze wiedzą jaki to jest typ drona, ale strach cały czas jak gdyby im towarzyszy ja, ja nie rozumiem, dlaczego nie idziemy w tym kierunku, skoro no, widać, że no, tym zagrożeniem, które w następnych latach może nastąpić, no, to będzie płynąć ze Wschodu i z Rosji, no, więc powinniśmy korzystać z tych um, doświadczeń ukraińskich tak? i uczyć się i poprawiać, no, bo Ukraińcy jak gdyby robią to też... Y Korzystając z tego, co mają pod ręką, natomiast no, my możemy to planować i trochę często mądrzej to robić. Nie? Ukraina jest wielkim poligonem tego typu rozwiązań dronowych oraz oczywiście antydronowych. Tak, bo przykład tego, co się dzieje. Druga strona, tak, czyli wiesz, tak. te wojska WRE i te systemy antydronowe, tu widzimy też skuteczność, nieskuteczność wielu rozwiązań, więc to też warto się temu przyjrzeć. Koniecznie. Prosty przykład potencjału. Skoro firma WB Elektronik na początku, albo raczej przed wybuchem wojny, produkowała 100 zestawów dronów rocznie, teraz robi 8 tysięcy. Jest jednym z największych europejskich instytucjonalnych producentów tego typu uzbrojenia. Tak? Dalej, firmy związane z ochroną antydronową, a w Polsce najbardziej znane są dwie. Hertz New Technologies i APS. Oceniają, że globalny rynek dronów wyceniany był już w 2022 roku na skromne 22,4 miliarda dolarów. Obecnie można go przyjąć, że został co najmniej podwojony, jeśli nie bardziej. A rynek ochrony antydronowej szacowany jest obecnie na 1,5 miliarda dolarów. Rośnie w tempie 28 ponad procent w skali roku, a w 2030 ma mieć wartość ponad 10 miliardów dolarów według Drone Market Insight. Polska ma szansę załapać się na to, by być w peletonie tegoż wyścigu, ale no opór materii jest niesamowity, bym powiedział, i dla mnie niezrozumiały. Przejdźmy teraz do top 2. I w top 2 trochę się cofniemy do tematu. Rosjanina, albo raczej Francuza w chwili obecnej rosyjskiego pochodzenia, czyli Pawła Durowa, którego sympatyczną podobiznę, tylko i wyłącznie zamieniam, zamieszczam, bo już wielokrotnie było ostatnio fotografowany od każdej strony i tyle wystarczy. O co chodzi z Pawłem durowem? Rodzi się więcej pytań na temat jego celów działania i sposobu zachowania, i przyczyn tego. Dzień przed aresztowaniem Durowa na lotnisku w Paryżu rosyjska Duma przyjęła ustawę zakazującą używania smartfonów na wojnie w Ukrainie. I to zagotowało rosyjską blogosferę, bo rosyjscy korespondenci wojenni byli wręcz oburzeni, bo to główna metoda komunikacji. Wojskowej. Tak, dokładnie. Główna metoda komunikacji w operacji. I to od dwóch i pół roku. Nie tylko czyta się Telegram i wiadomości na nim, ale też wymienia się informacje, grupy, prze, przepływ danych i tak dalej. Po aresztowaniu Durowa, no, różne hasła, łącznie z tym, że to zamach na szefa łączności rosyjskiej armii. No, lament był niesamowity. Teraz Duma zdecydowała, że właściciele profili w mediach społecznościowych mielibyśmy już przerąbane z publicznością przekraczającą 10 tysięcy osób. Zaznaczam, profili, nie jako takich całych social media, tylko profili. Wymagają rejestracji w urzędzie do spraw kontroli mediów. To samo prawo zabrania cytowania blogerów, którzy nie zarejestrowali się i nie ujawniali danych o swoich subskrybentach, czyli danych swoich subskrybentów. To by znaczyło, że w tej chwili muszą tak zmienić sposoby subskrybowania, żeby uzyskać jak najwięcej danych, nie tylko sam mail, ale może i coś więcej i przekazywać to ostatecznie, przecież gdzie, no do FSB. Mhm. Oczywiste jest, że zagraniczne agenci, niepożądane organizacje nie będą nigdzie rejestrowane, no bo po co? Więc pierwszymi, którzy zostaną uderzeni są ci sami prokremlowscy korespondenci, którzy poruszają się, pokazują Rosjanom przebieg tego konfliktu, i choć popierają wojnę, ich informacje często odbiegają od oficjalnej wersji propagandy. Taki kot Murc ze swoimi przemyśleniami od dawna już był niebłaganodjożny, tak? No i jak to się skończyło, wiadomo. A w ostatnich tygodniach rosyjskie władze prawdopodobnie kilkukrotnie testowały możliwość blokowania samego Telegrama. Wskazuje na to fakt, że ten komunikator bez użycia VPN-u był niedostępny w ostatnim okresie w Rosji dla znacznej liczby użytkowników, czyli bez Virtual Private Network. Już tydzień temu rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości ogłosiło, że dwa duże i lojalne wobec władz profile Telegramu Niezygar i Brief, zostały uznane za zagranicznych agentów czyli no, rewolucja zżera swoje dzieci. Wydarzenia te zbiegły się w czasie z początkiem blokady YouTube'a w Rosji. Więc platforma Google wraz z Telegramem pozostawała dotąd głównym niecenzurowanym źródłem informacji dla Rosjan i właśnie została jedna i druga obłożona anatemą. W przeddzień wylotu do Francji Durowa był on w Baku. W tych samych dniach w Azerbejdżanie był również Putin. Przypadek? No nie sądzę. Według niepotwierdzonych informacji Durow liczył na spotkanie, do którego jednak nie doszło. W związku z czym Durow, który w 2021 otrzymał obywatelstwo francuskie, francuskie, wyleciał stamtąd. Lot do Francji, jednego kraju w Unii, który był gotowy aresztować Durowa, może więc nie być przypadkiem, bo on wiedział o tym nakazie aresztowania, bo Francja nie wyda swojego obywatela Rosji. Może to być więc postrzegane jako wypadek, ale też. Raczej wynik zamierzonego działania Durowa, który w ten sposób się zabezpieczył. On nawet nie może teraz oficjalnie opuszczać Francji. Tu może być jakaś ciekawa rozgrywka dotycząca właśnie dostępu do bebechów Telegrama, a przy okazji wypłynęła jeszcze ostatnio informacja, że Francuzi swego czasu zhakowali telefon, smartfona Durowa, ale nie wiadomo dokładnie w jaki sposób mieli na tym skorzystać, tylko że udało im się to. I czy teraz... Czy to był jakiś Pegazus, czy inna bestia tego typu, tego nie udało się na razie ustalić, ale była też okoliczność taka, że proponowano Durowowi przeniesienie siedziby Telegrama ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich do Francji, na co się jednak dotychczas nie zdecydował, więc sytuacja jest całkiem wielowątkowa. E, wiesz co... Tak, no tutaj jeszcze trzeba wspomnieć o tym, że telegram miał być zakazany w Rosji e, od 2018. No były problemy. Potem te problemy, co ciekawe, się uspokoiły w 2020, no i tu są oczywiście spekulacje, no, że durow jednak poszedł na współpracę, jeżeli chodzi o FSB, dowodów nie ma, ale podejrzenia i, i zostały. Teraz Rosjanie się obawiają, że pójdzie na współpracę z tą drugą stroną. Szczególnie, że ma pewnie wiedzę, jeżeli chodzi o jego serwery, to też nie jest tak, że wszystkie dane są zaszyfrowane, tylko część jest zaszyfrowana. Część jest przechowywana w bazach danych Telegrama. Ciekawe też, co zrobiły Emiraty Arabskie, no bo się ujęły, bo pamiętajmy, że Durov ma, dla mnie to jest dosyć szemrana jednak postać. Ma obywatelstwo kilku krajów. Oskarżony jest zarówno przez Francję, jak i Koreę Południową, o tym mówiliśmy. W Korei Południowej są oskarżenia i to bardzo poważne dotyczące rozpowszechniania informacji na temat, począwszy od, od narkotyków, skończywszy na handlu tutaj y, ludźmi, no i różnego rodzaju przestępstwa na tle y, seksualnym, które też dotyczyły nieletnich, no i tutaj jako Platforma Telegram brał w tym udział. Y, właściciele nie zrobili nic, żeby przeciwdziałać, No więc bardzo poważne, poważne oskarżenia. Te francuskie moim zdaniem też są poważne. Zobaczymy jak to się y, zakończy. Nie zgadzam się z tymi opiniami. To wielokrotnie mówiłem, że to jest zamach na wolność słowa i że właściciel nie bierze odpowiedzialności, no bo na takiej zasadzie to wszystkie te darknetowe jakieś portale, no to przecież powinny legalne być. No czemu? No. Przecież powinniśmy publikować, że można kupić narkotyki, nie wiem, jakieś usługi nielegalne, broń i tak dalej. No przecież to jest tylko platforma, tak? No to właściciel nie powinien brać odpowiedzialności za ogłoszenia, no to ten, co się ogłasza, tak? No bo tutaj pamiętajmy, zresztą u nas jakoś nie wiem, dlaczego się przyjęło, że to jest tylko mm, służy do, yy, że to jest tylko komunikator, nie? No to nie jest tylko komunikator, to jest często platforma, gdzie różnego rodzaju usługi się sprzedaje, tak? No grupy są po 200 tysięcy maksymalnie na tą chwilę, a mogą być większe, mhm. jeśli zmienią ten parametr. Tak, tak. Natomiast, wiesz, no możesz kupić różnego rodzaju usługi i tutaj te grupy i te informacje, co jest sprzedawane, bardzo często. W ogóle nie jest moderowana, więc tam się pojawiają po prostu nielegalne rzeczy. I tu wydaje się, że gdzieś ten Telegram, zobacz, wpadł w taką niszę, tak? No bo Amerykanie to kontrolują, Europejczycy kontrolują, a ani Rosjanie, ani no i w sumie nie wiadomo, kto miałby to kontrolować. Zresztą te zarzuty FSB też były i dotyczyły właśnie tych. Rzeczy, które teraz Francuzi czy Koreańczycy podnoszą, tak? A więc to nie tylko było tak, że oni chcieli mieć dostęp do tego telegrama, żeby sobie tam, wiesz, wyciągać te dane, być może, opozy wiesz, na temat opozycji czy jakieś dane wrażliwe, ale również no, chcieli, przynajmniej na początku, z tego co pamiętam, no, były te zarzuty, że służy właśnie do. Nielegalnej działalności różnego rodzaju grup przestępczych. No, no i nadal to jest. Tak jest. I... Wiesz, kiedy ja założyłem Telegrama, kiedy kolega pracował mhm. w Abu Dhabi, bo budowali tam taki ośrodek szkoleniowy dla służb specjalnych, kilka strzelnic, tym podobnych rzeczy i on tam przebywał w ramach takiego kontraktu. Zwykły telefon, no koszty przeogromne. Mhm. Signal. Zabroniony nie działał. nie działał, WhatsApp zabroniony nie działał, tylko Telegram działał mhm. i wtedy po raz pierwszy zainstalowałem sobie Telegram, no od tamtej pory to już wyewoluował, jeśli chodzi o to, do czego człowiek go używa. Tak, tak, a więc to jest dosyć rozbudowana w tym momencie platforma. Tutaj też jest dużo, wiesz co, zarzutów odnośnie tej, nie wiem jak ją nazwać, blogerki, konkubiny, kochanki, czyli... I są różnego rodzaju podejrzenia, kto to jest. Ta rosyjska prasa się też rozpisuje na temat. Mówisz o tej, która to Toples była ostatnio tak. pokazana, czy ta, która jej przyjaciółka ją podmieniła? Nie, tej, 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 tej pierwszej, tak, tak, tak. No Bo Aha, tutaj się tak. wskazuje, wiesz, łącznie z tym, że to jest osoba z wywiadu pewnego kraju z Bliskiego Wschodu. No, różne tutaj teorie padają tak. Trudno uwierzyć, że też ponieważ ona się zajmuje kryptowalutami, tak jest inwestorką podobno. Ogólnie wszystko to dziwnie wygląda tak, jeżeli Bardzo. chodzi o tą sytuację. No i w ten sposób doszliśmy do top 1 sygnalizowanego już wcześniej, czyli Ukraina. W chwili obecnej zaczyna reagować, jak to się mówi, wet zawet. Dzisiejszy poranek no, zrobił mi dzień. Co najmniej pięć celów zaatakowanych tej nocy przez Ukrainę w stolicy Rosji i jej okolicach, czyli rafinerie ropy w Moskwie, baza paliwowa i zakład dystrybucji. W Wołodarskiej dwie elektrociepłownie gazowe, linia gazowa w pobliżu elektrowni, niemniej niż, bo jeszcze okazuje się, że te ataki były rozrzucone na tyle mocno, że dotknęły one co najmniej kilku innych obwodów. 14 regionów. W tej nocy. Tak, 16 regionów. Tak, jakby yy, dla uczczenia rocznicy wybuchu II wojny światowej z naszego punktu widzenia. Jak wynika z informacji Mina Barony, co najmniej 158 dronów zostało przez nich zniszczonych, a że są skutki w postaci ognisk, fajerwerków i tym podobnych rzeczy, no to chyba trzeba powiedzieć, że co najmniej nie były to wszystkie, ale tyle właśnie ich, to taki kolaż. Zagadnienia. Ale wiesz, co, nie wiemy, Kto jak liczą, było? bo może y, na przykład, jeżeli rafineria zniszczyła dron, to się liczy do tych 158. A, a, Strona ukraińska, y, co ciekawe, nie podaje żadnych informacji na ten temat. Być może jutro się pojawią. Y, to, co wiemy, tak naprawdę, to pochodzi ze strony rosyjskiej i to na zasadzie tak, jak z rafinerią było, y, tą Gazpromu dokładnie Gazprom Nieftu, która na samym początku miała nie ulec awarii, czyli Rosjanie twierdzili, że zestrzelili wszystkie drony, że była atakowana, ale udało się wszystko zestrzelić. Potem poszła informacja oficjalna, że pomieszczenie techniczne uległo awarii, te szczątki drona spadły. Moim zdaniem no, po prostu Rosjanie w tym kłamstwie, w tych kłamstwach swoich za bardzo przesadzają i stają się już zupełnie niewiarygodni dla również, bo były, że tak powiem, później duże kpiny na właśnie kanałach telegramowych z tych oświadczeń. Potem okazało się, że do gaszenia tego technicznego pomieszczenia użyto śmigłowców, Aha. a potem wyciekł film. No bo tutaj problemem Rosjan jest to, że wyciekają filmy z tych mediów społecznościowych, bo ktoś po prostu je sprzedaje a nadal nie ma tej ustawy zakazującej i to pewnie się niedługo zmieni, a więc nie będzie nie. można publikować, to podejrzewam, że to już w ciągu tygodni powinno się pojawić, a więc no, pewnie będziemy pozbawieni części filmów. Natomiast pojawiło się, jak wyglądało to zestrzelenie rafinerią tego drona, no, i widać, że jeżeli chodzi o pierwotną rafinację, no obok kolumny destylacyjnej wybuch, znaczy spadł, eksplodował, wybuch pożar. Najwyższy, jeżeli chodzi o stopień skomplikowania, co ciekawe, Rosjanie ogłosili, na ten moment, jak oglądacie, ten pożar został ugaszony. Natomiast dosyć ważna rafineria, bo to jest druga największa rafineria rosyjska, jeżeli chodzi o całą Rosję. I druga Gazpromu, i druga uszkodzona wcześniej w Omsku. E, incydent technologiczny, jak to Rosjanie Dłukrotnie. nazywają. Co? <grych> Dwukrotnie w Omsku? Pamiętajmy. E, tak. no Wcześniej 1 sierpnia był dron, ale drugi raz to no. sabotaż. E, Teraz nie wiemy, nie znamy do końca strat, natomiast tu od razu też takie wyjaśnienie. Nie jest prawdą, że rafineria może działać w normalnym trybie, kiedy ma pożar, bo procedury nie pozwalają. Musi zostać bardzo często zatrzymana cała produkcja, często w całej rafinerii, na wszystkich liniach, ze względów bezpieczeństwa. No bo jak gdyby rozumiecie, jeżeli pożaru... macie pożar, to raczej nie dopuszczacie paliwa. Tylko systemy działają tak, że zatrzymują tak tą produkcję, dopóki nie będzie jej wznowienia. I, I takie są procedury, a więc te wszystkie komunikaty w stylu, że rafineria pracuje normalnie, no są po prostu zwykłym kłamstwem, nie może pracować normalnie. No to tak, jakbyście mówili, że zapalił wam się duży pokój, ale normalnie sobie tam mieszkacie i, i tak, i wam nic na to nie, nie przeszkadza. przeszkadza. Bo to nie przeszkadza. No. Nie? No, raczej się ewakuuje zarówno pracowników z takiej rafinerii tak, ze względów bezpieczeństwa, jak i również. Do, a jeszcze dopływ gazu sobie tam nie zakręcicie, tylko tak cały czas no. ten dopływ gazu tam nie czy. Ten, no raczej, raczej to tak nie wygląda. A więc tutaj zobaczymy, jakie straty. Rosjanie oczywiście podejrzewam, że. W w przyszłym tygodniu będzie komunikat, że wznowiono produkcję lub że straty są minimalne i że nie ma żadnego wpływu. Przypomnijmy, że dane na temat rafinacji ropy, jeżeli są chodzi utajnione. są utajnione. Tak, tak. Dla, dla bezpieczeństwa tutaj, żeby nie tworzyć niepotrzebnego chaosu na tej giełdzie szczególnie po tych wzrostach letnich o tym będziemy mówili w cepach już niedługo yy, no to na wszelki wypadek jednak utajnione. jakżeż ta władza troszczy się o samopoczucie obywateli jestem pełen podziw ale, ale, ale Jak... to nie wszystko tak no, bo hmm. mówimy tylko rafineria a to nie wszystkie dzisiaj obie... właśnie o to chodzi bo teraz zaczęto uderzać w związku z tym, że zbliża się jesień, w elektrociepłownie, w tym ta duża gazowa w Moskiewska o mocy 2,5 gigawata, to już jest naprawdę duży obiekt. Jeżeli się okaże, że w chwili obecnej Ukraińcy odpalają dokładnie to, co zrobili im Rosjanie, atak na obiekty energetyczno-ciepłownicze, to chcą zgotować Rosjanom taką samą zimną, Zimę, jaką i oni prawdopodobnie będą mieli, żeby Rosjanie zaczęli odczuwać skutku, powszechność skutków tego, co robią w postaci specjalnej operacji wojskowej. To jest wet za wet. Krótko mówiąc, Ukraińcy zyskali zdolność produkcji masowej środków odwetowych na uderzenia rosyjskie i właśnie Wykonali największy tego typu atak. Jeżeli Rosjanie ostatnio tak wysłali 127 rakiet manewrujących i tam 100 chyba 9 szachidów, potem przez kolejne dni ostatnie dni 80, 60, 52 szachidy suma ataków bardzo duża. Szachidów, zdecydowana większość zestrzelona, rakiet niestety nie. Skutki dla infrastruktury krytycznej ukraińskiej, niestety, odczuwalne. Skutki dla ludności cywilnej również. Stąd też ten odwetowy atak, ostrzał artyleryjski artylerią rakietową na Białgorod, strasznie rozmuchany przez Rosjan. Co to za bestialstwo? Ale najpierw oni zniszczyli bombą budynek mieszkalny, gdzie zabitych i rannych jest około 100 osób w Charkowie. Więc to jest tylko wet za wet. Po prostu komuś puściły nerwy, a mają już pewne zdolności, Ukraińcy. I w tym momencie wykonali tak duży, skoordynowany atak na wiele celów, co wymusza dwie rzeczy. Po pierwsze, muszą zacząć bronić nie tylko zakładów przetwórczych ropy i magazynów ropy, ale również elektrowni, elektrociepłowni więc cały potencjał ich obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Będzie musiał być rozrzedzony na dużo większym obszarze. Obszar, który w chwili obecnej jest dostępny do penetracji dla dronów ukraińskich. Według wyliczenia wierstki może powiedziałeś też tą mapę, mhm. to jest 2 miliony 600 tysięcy kilometrów kwadratowych. To nie, nie do pokryć. Od Orska się rozciąga to na wschodzie, aż po lotnisko tam pod Murmańskiem. Więc... Potężny obszar. Będą musieli to rozwodnić. Nie mają innego wyjścia. Moim zdaniem tego nie zrobią, bo to jest jeżeli robią, Znaczy, Jeżeli zrobią kordon dookoła ukraińskiej granicy, to jest druga możliwość. Ale nie zapominajmy, akty sabotażu również są wykonywane dzięki małym dronom, które dywersanci ukraińscy odpalają w pobliżu takich instalacji, więc jednak coś z tym będą musieli robić. Nie, moim zdaniem będą tylko chronione duże miasta i takie regiony właśnie jak Moskwa, Petersburg, i może jeszcze jakieś zakłady. Natomiast większość regionów nie będzie broniona, dlatego że nie ma takiej możliwości i będzie łatwym łupem dla ukraińskich dronów. Dlatego że widzimy, że w sumie zaatakowano najbardziej chronione jednak miejsca. No bo ta rafineria Gazpromu już była kilkukrotnie były próby wcześniej ataku. Nawet jeden dron dotarł, tylko akurat wtedy faktycznie nie wyrządził wpadł jakiś w budynek administracyjny, tak i nie wyrządził szkody prawdopodobnie go tym systemem antydronowym, jednak ściągnęli. Natomiast no teraz wydaje się, że miały być pancery tam. Nie było tych pancerów, były. Albo może były, a nie działały, bo podobno były. Jeżeli chodzi o tą rafinerię, strzelano znowu z broni strzeleckiej. A wydaje się, że pancery są w miarę jednak skuteczne w stosunku do dronów, bo to wolno leci. Mają te wiesz, i zarówno tą amunicję, Równie, jak, i, jak, i rakiety. jak i rakiety, a więc no, z dronami powinny sobie dać radę. Więc pytanie, dlaczego tam dlaczego te pancery nie zadziałały? I my tego w tym momencie nie wiemy. Rosjanie nie, nie przyznają się, co do, do końca się stało. Natomiast no widzieliśmy, tak, że ten dron to tam już leciał i tam spadł, spikował na tą. no Można się jedynie zastanawiać, czy przypadkiem sami jej nie zestrzelili, bo on w tej ostatniej fazie to tak spikował w dół zupełnie. Co by jeszcze bardziej, ale jeszcze... swoją rolę spełnił. Ale swoją, no znaczy, on tam miał trafić, gdzie miał trafić, tak? No możemy tak. tylko dyskutować, czy akurat yy, dokładnie w ten element, czy nie wiem, tam pięć metrów dalej, nie. Yy, no ale, ale to, yy, to swoją rolę spełnił. A przed nami, moim zdaniem, jest bardzo dużo obiektów, które są niechronione w żaden sposób, i Rosjanie na tak dużym obszarze ze względu na głębie nie mogą. Znaczy nie mają takiej możliwości, żeby to znaczy, chronić. Znaczy miast chronić nie będą, natomiast tych, oprócz tych dużych, największych, trzech, no, czterech, ale, teraz... ale zakłady strategiczne i obiekty tego typu będą próbowali. No dobrze, no to te główne zakłady. Natomiast widzimy, że Ukraińcy przeszli następną czerwoną linię. Ja się tutaj nie zgadzam tak. z tym, że im puściły nerwy. Wręcz przeciwnie. Znaczy, Uważam, że. W oni u Tak. Natomiast. No a wiesz, to co, tam Odlec też już... był atakowany. Lepośrzał był na oślep. No nie do końca, bo tam było to spotkanie, a więc nie wiemy na i to spotkanie, spotkanie zostało, zostało tak powiem, zgaszone, tak? Natomiast być też nie, nie zgodzę się, bo raczej ja bym obstawiał, że będziemy świadkami właśnie ataku na infrastrukturę cywilną, krytyczną, jeżeli chodzi o tą zimę, i tu chyba no, chodziło to o to. Odkryliśmy. Tak, tak, ale wiesz co, moim zdaniem to nie jest tak, że komuś puściły nerw. To zostało. Nie, to tylko jednostkowo przy gorodzie tak naprawdę. No, ale też uważam, że nie. Zaraz wytłumaczę, dlaczego. Okay. Dlatego, że to raczej jest przejście kolejnej czerwonej linii, I... bo to było zrobione zaraz po tym ataku na Harków, który no, tak. był, był bestialski. I tu chodzi o to, żeby też stroną, stronę zachodnią przy, przygotować i. I przyzwyczaić do tego, że infrastruktura cywilna będzie atakowana, rosyjska i Rosjanie nic nie będą robić tak. No nie mamy ataku jądrowego teraz na Kijów, tak? W odwecie, tak, że mamy mhm. no, no zobaczcie, jednak infrastrukturę cywilną, tudzież miasta. Czyli to jest przekroczenie moim zdaniem, celowo i celowo wybrano ten moment, żeby nikt na zachodzie się nie oburzył, jakkolwiek by to brzmiało. No tak, jest to dobrze Rozumiesz, tak? Bo, bo wiesz, jeżeli oni by to zrobili powiedzmy miesiąc temu, no to by było oburzenie, tak? Że zaatakowano bezbronne miasto. No, przynajmniej Zaraz, tak Rosjanie Kiedy Stoltenberg powiedział, że ataki na terytorium rosyjskie są usprawiedliwione jako element obrony Ukrainy? Dwa no teraz, tak, teraz. No. A, a więc wiesz, a więc teraz y, y, bardzo częs, ciężka zima, bo do tej pory mówiono, że Ukraińców. Czeka ciężka zima. Równie ciężka zima będzie czekać będzie Rosjan, by bo nałoży, zobaczymy, jak też mroźna będzie, bo jeżeli będzie tak mroźna jak w zeszłym roku, to nałożą się te problemy z zeszłego roku, gdzie nie było ataków, zwróć uwagę, a były przepotężne problemy, jeżeli chodzi o infrastrukturę i to ogrzewanie i prąd i tak dalej. A jeżeli się nałożą, brak Rąk do pracy, brak specjalistów, zapóźnienia te technologiczne i też niewystarczająca ilość ciepła, energii, plus no jak zdejmiesz wiesz, troszeczkę tych elektrowni, stacji, podstacji, linii przesyłowych kto to będzie naprawiał w Rosji? Skąd oni wezmą komponenty? Oni dopiero teraz się przygotowują na polecenie Białousowa Właśnie do tego, że być może i to też nie wszędzie, bo tylko w tych przygranicznych regionach do braku zasilania i braku y ogrzewania. A co się stanie, jeżeli właśnie jakieś regiony w głębi Rosji będą atakowane, gdzie tam nie ma żadnej opelotki, y <laughs> będą wiesz. A i tu będzie też y jeden jest, y pamiętajmy jedną rzecz, że w, że w Rosji tak jak na Ukrainie, ale chyba jeszcze bardziej, istnieje system tych takich dużych elektrowni i dużych ciepłowni, tak. który, który zasila olbrzymie osiedla, tak? Czyli to nie jest trochę tak, że tak jak u nas mamy tam, nie wiem, jakieś małe osiedla albo dom, dom wielorodzinny i tam powiedzmy jest jakaś kotłownia i tak dalej, nie? W Rosji to jest często tak, że ta ciepła woda, energia i tak dalej, no to są na przykład osiedla 100 tysięcy, tak, 50 tysięcy, nie, 200 tysięcy, czy całe miasta, tak, zasilane. Co powoduje, że to może być celem ataku, i od, a potem weź to napraw, jeżeli to się wydarzy w grudniu, nie? szczególnie jeżeli będziesz miał na terenie Rosji wiele takich punktów, no I każdy będzie chciał, żeby naprawić jego elektrownię i jego. Wiesz, o co chodzi. Tak. A tu pomocy by... z Zachodu czy z Chin raczej bym się nie spodziewał. Będzie. A kilka dni temu przecież zaatakowano coś, co się nazywa rejonowa elektrownia w Rostowie. Czyli mhm. oni po prostu, że obliczone na ten. Cały rejon powinna zasilać to wszystko. Czy jest druga dublująca? Raczej tak, ale to znaczy, że. Dublująca jest... nie, znaczy ona, nie. wiesz, część jak gdyby przejmie, natomiast to nie jest tak, że to, że to nie. Tylko i wyłącznie sieć przesyłowa mhm. po, pozwoli ściągnąć energię z innego miejsca. Jeżeli takich rejonowych elektrowni jest odpowiednio dużo, jestem pewien, że dawno już Ukraińcy mają je zidentyfikowane, gdzie co i jak, to celów tego typu jest dziesiątki. Naprawdę dziesiątki i w skoordynowany sposób, atakując to tą bronią odwetową, jaką posiadają, własnej produkcji, mogą to zrobić. Co prawda, w pewnym wymiarze teraz ograniczenia w transporcie komponentów z Chin drogą lotniczą i morską komponentów do kwadrokopterów do dronów, może wpłynąć na ograniczenia pewnych rzeczy, ale znając Ukraińców, bo już o tym rozmawiałem, wiem, że te ponad 100 firm produkujących drony uruchomiło już produkcję różnego rodzaju wcześniej na elementów Ukrainie. na Ukrainie. Oni się tego spodziewali. Prawdopodobnie dostali odpowiednio wcześniej cynk od Chińczyków w tym zakresie. Wcale bym też się nie zdziwił, gdyby chiński kapitał był obecny w ten sposób na Ukrainie przy produkcji tego. I oni sobie poradzą. Tak, natomiast moim zdaniem to jeszcze nie mamy do czynienia z atakami. To jest taka generalna próba i ta tak. odpowiedź i pokazanie tego, co może stać się właśnie w zimę. I bardziej bym zwracał uwagę na te ataki, na te właśnie elektrociepłownie niż nawet na rafinerię, bo to będzie, bo mówiliśmy często, że Ukraińcy. Będą chcieli doprowadzić do tego, żeby Rosjanie coraz bardziej zaczęli odczuwać tą, ten konflikt. I to jest jeden z elementów zakończenia tego konfliktu, który mają Ukraińcy, to znaczy, żeby to było coraz bardziej dotkliwe, jeżeli chodzi o zwykłych Rosjan, no bo tutaj chyba oni też zrozumieli, że nie ma co liczyć na Zachód i że te sankcje wprowadzone taką tą drogą kropelkową i stopniowo. One oczywiście osłabiają Rosję i o tym wielokrotnie mówimy, natomiast no, nie zatrzymają konfliktu. A więc oni będą się starali tutaj, żeby ten konflikt po prostu dotarł do każdego Rosjanina może, albo do dużej części. I jego portfela też. I jego portfela, najprostsza tak. Bo... Rzecz. Mhm. Najprostsza rzecz to jest właśnie energia elektryczna, bo rafinerie też nie będą pracowały, jak nie będą miały energii. Tak. Ten mianownik wspólny jest najważniejszy i atak na wystarczająco dużą liczbę różnego rodzaju, różnej wielkości elektrowni, plus podstacje i sieci elektroenergetyczne, jest w stanie w największym stopniu wpłynąć na całe funkcjonowanie państwa, nawet tak wielkiego jak Rosja. Albo raczej zwłaszcza tak zwłaszcza, bo wymiana i naprawa tych instalacji przesyłowych oraz tych elektrowni będzie dużo trudniejsza niż przy mniejszych krajach. Tak, i tam będzie też taki paradoks, że wszystkie te elektrownie, elektrociepłownie, stacje, podstacje, które się zmodernizowały na komponenty zachodnie. Będzie trudniej niż te jeszcze, które działają na komponentach sowieckich z zeszłego roku. Mówię z zeszłego roku, z zeszłego stulecia. Dobra. I w ten sposób omówiliśmy top 1 I mam jeszcze taki punkcik. To nie jest zero. To jest takie coś do dyskusji, bo śledząc ostatnimi czasy telegrama, dostrzegam, ale i to dzieląc to na pół. Coraz więcej krytycznych głosów względem władzy rosyjskiej jako takiej, i to jest jeden też z powodów, dla których chcą ograniczyć albo raczej kontrolować telegram. I taki głos chciałbym gdzieś tutaj przytoczyć. Koniec stabilności reżimu Putina to kwestia czasu. Oczywiście wielu na to liczy od dawna, ale to nie jest proces, który jest łatwy i szybki, a potowarzyszy nam przy tym wszystkim zafrasowana mina Władimira Władimirowicza, którą tutaj sympatycznie graficy stworzyli w tym zakresie. Rosyjski ekspert stwierdzi, że na jesieni może nastąpić pewien przełom w reakcjach Rosjan na to, co się dzieje. A w Rosji być może zaczną się protesty, bo w krajach demokratycznych jesień to początek sezonu politycznego. Widzę wybory w Stanach, w Polsce wybory październikowe, też tamtego roku, więc ta jesień polityczna to jest rzeczywiście fakt. W krajach autorytarnych, takich jak Rosja, jesień to okres, w którym społeczeństwo w końcu zaczyna odczuwać skutki wszystkich negatywnych decyzji podejmowanych przez rząd. Operacja Sił Zbrojnych Ukrainy w obwodzie Kurskim przyspieszyła te procesy, zdaniem eksperta. I pokazała je tak wyraźnie, jak to tylko możliwe. Chodzi o rosyjskiego eksperta Aleksandra Szulga, dyrektora nauk socjologicznych oraz dyrektora, doktora nauk socjologicznych i dyrektora Instytutu Konfliktologii i Analizy Rosji. Nawet nie widziałem, że taki instytut istnieje. Ale zestawienie słowa konfliktologia i Rosja jak najbardziej pasuje. Najważniejszym z trendów jest zanik lub całkowity brak świadomości obywatelskiej w rosyjskim społeczeństwie. A co ważniejsze, brak nawet tożsamości regionalnej w regionach, w których etniczni Rosjanie stanowią większość. W tych częściach Federacji, w których inne narodowości stanowią większość lub znaczną część, przede wszystkim Północny Kaukaz, tożsamość regionalna z kolei jest bardzo silna, i to jest jeden z upatrywanych czynników odśrodkowych, jeżeli chodzi o Rosję. Reakcja Rosjan na wydarzenia w Obodzie Kurskim jest bardzo podobna do reakcji na bunt Prigorzyna sprzed roku. Kompletna apatia i przerzucanie odpowiedzialności za rozwiązanie problemu na władze federalne i organy ścigania. Ironicznie, do takiej właśnie reakcji społeczeństwa dążył swego czasu Kreml wszystkimi działaniami przez ostatnie 25 lat, zdaniem tego eksperta. Zwłaszcza w ciągu ostatnich trzech te wysiłki uległy zwiększeniu. Wysiłki władz doprowadziły do tego, że przeciętny Rosjanin jest zdaniem szulga. Po, jak to się nazywa, pozbawiony podmiotowości obywatelskiej, a wszelkie jej przejawy są natychmiast karane realnymi wyrokami karnymi lub wypędzeniem z kraju pod groźbą więzienia. Wszelkie więzi poziome, a tym bardziej zinstytucjonalizowane, czyli organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, są pod ścisłą kontrolą państwa. Najłagodniejszą reakcją na odstępstwo od ideologicznej normy ustanowionej przez reżim było uznanie organizacji za zagranicznego agenta, a to już dotyczy jako zjawisko powszechne i ludzi, i organizacji. I bardzo łatwo jest się na to załapać, nawet będąc prokremlowskim blogerem. To taki głos. W dyskusji i do dyskusji. Czy to się okaże prawdą, zobaczymy, bo jednak ten poziom odporności Rosjan na różne rzeczy niewygodne i trudne jest zdecydowanie wyższy, a skóra grubsza niż u zwykłych mieszkańców tej, tego globu? Yy, wiesz co? Tak i nie. Dlatego, że jeżeli popatrzymy na różnego rodzaju czarne łabędzie, to te czarne łabędzie coraz częściej się tak. przydarzają. Jakbyś i o tym jak Ja zawsze zachęcam do tego, żeby nie patrzeć tylko na bieżącą sytuację, tylko tak spróbować się cofnąć na przykład dwa, trzy lata temu, i sobie na przykład poczytać, co wtedy o Rosji mówiono, yy, jaka była pozycja Rosji. Yy, no i teraz spojrzeć czy z perspektywy na przykład. Yy, bo my wiemy to, co wiemy dzisiaj, tak, że na przykład wojska ukraińskie okupują część Rosji, nie. Natomiast jeżeli byśmy wzięli na przykład dzisiejsze, nawet ten, ten nasz cep bojowy, i trzy lata temu powiedzieli, że to tak będzie wyglądać, że w tym momencie Rosjanie kłamią, że pomieszczenie techniczne jakaś ta jakaś komórka w, na, w największej Szmak rosyjskiej. Się pali, nie... Tak się pali, mamy wybuch na Łuku Kurskim, wojska ukraińskie okupują, nie? A więc widzimy, że te czarne łabędzie się, e, dlatego trudno jest też przewidzieć, że się nie przytrafią. No bo naiwne by było powiedzieć, że ten reżim będzie trwał i wszystkie te, wiesz, te czarne rzeczy, czyli wiesz. Będą mieli tyle szczęścia, co, no bo jednak to jest jakiś tam przypadek, że tak, że Przyn akurat się zatrzymał. To, co teraz się dzieje, że nie przewróci, za powiedzmy, kilka miesięcy będziemy mieli następne elementy i trochę jak jest z tym dominem, tak? Nie wiemy kiedy zacznie się to przewracać. Tak, tu nie będzie, myślę, takiego wiesz, jasnego elementu, tak, że, że coś się wydarzy, tylko pewne rzeczy, które już narastały i pewne problemy, no, spowodują erozję. Ta erozja, tak jak tutaj mówi ekspert, i ja jestem podobnego zdania, ona trwa, tylko my. Nie jesteśmy w stanie ocenić z tej perspektywy siedząc tutaj skali penetracji tego. Tak, skali penetracji o pewnych rzeczach mówimy. Natomiast wiesz, pewnie jak wystąpimy za rok czy za dwa lata, kiedy już tego reżimu nie będzie, będzie nam łatwiej. Tak, powiedzieć no, wtedy mówiliśmy. No i to był ten moment, kiedy się to e, rozpoczęło, tak. Natomiast e, no Spójrzcie na trend, tak? Spójrzcie na trend, jak sobie radzi II Armia Świata, jak sobie radzi rosyjska ta gospodarka, jak społeczeństwo odczuwa skutki wojny, jak odczuwało rok temu, dwa lata temu, trzy lata temu, nie, bo to się zmienia. To, jak bardzo władza musi kontrolować informacje, żeby zbyt dużo tych negatywnych rzeczy nie wydostawało się do społeczeństwa. Tak, no bo możemy sobie wyobrazić tak, że wiesz, za kilka miesięcy no nie będziemy mieli tych obrazków z Telegrama, bo po prostu Telegram nie będzie w Rosji działał, tak. A te pozostałe będą ściśle kontrolowane, tak jak w Korei Północnej czy w Chinach, nie? Dyktatura. O, właśnie, ostatnia świeża wypowiedź, e, żeby jest chyba sołowiowa, że potrzebna jest dyktatura w naszym kraju, bo za dużo jest demokracji, przez co pewne procesy decyzyjne i stanowczość działania jest niewystarczająca. Nie to jest podgrzewanie tematu ku większemu zamordyzmowi w Rosji. Jeszcze większemu niż jest. A to już jest czysty powrót do Związku Radzieckiego 2.0. No tak, tak. Mówię, no zawsze radzę patrzeć na wszystkie te wydarzenia z Pewnym dystansem i perspektywą, bo, bo czasami też nawet na to, co się dzieje, tak? Czy co się dzieje, jeżeli chodzi o zwycięstwa Ukrainy, na przykład w tej Rosji, jak i również te zwycięstwa rosyjskie, nie wiem, pod Pokrowskiem i tak dalej. No bo ymm, myślę, że często, y, szczególnie ekspertom, chyba y, nie, ty nie tylko w Polsce, ale w Polsce jakoś mi się to tak najbardziej rzuca, bo oczy brakuje takiego chłodnego sądu i Często takim emocją w emocje popadamy. Troszeczkę tak jak Rosjanie czy Ukraińcy, bo tam też jest dużo te, tych emocji, jak się czyta tego na przykład Telegrama, że, yy, że z właśnie potrafią z, jakiejś, z jakichś drobnych rzeczy tworzyć większy obraz, który często jest właśnie fałszywy. Tak się niestety zdarza. Emocje trzeba trochę powstrzymywać i czasami nawet poczekać. Z, pewnymi, z podawaniem pewnych rzeczy yy, trochę czasu, żeby to się zdążyło dobrze uleżeć i sprawdzić, zweryfikować. I to by było na tyle w przygotowanym dzisiaj spotkaniu. Mamy nadzieję, że się podobało. Jeżeli się podobało, to pamiętajcie, wasze kciuki mają dla nas znaczenie, pomagają materiałom się plasować na platformie. Jeżeli się podobało, to oby ich było jak najwięcej. Zapraszamy, też zachęcamy do komentowania na obydwu kanałach, udostępniania materiału z obydwu kanałów i wspierania naszej twórczości każdego z kanałów, każdego z nas w tych platformach społecznościowych, na których jesteśmy. Macie pełen wachlarz możliwości w tym zakresie, a tym wszystkim, którzy już to robią, serdecznie za to dziękujemy, każdy z nas osobno i obydwaj razem, i zachęcamy do dalszej, owocnej współpracy. Życzymy Dziękujemy, trzymajcie się, dobrej nocy. Cześć. Pozdrawiamy, cześć.